Cześć, melduje się Kobikowski. Szanowni widzowie, dziś przybywam do Was z recenzją, w mojej skromnej opinii, najlepszego zestawu Kobi 2017 roku. Już wiemy, co będzie wydane w grudniu i raczej nie będzie niespodzianek najwyższego kalibru, więc moja opinia nie ulegnie już weryfikacji. Owszem, za moment będziemy mieli jeszcze PZL Łosia, ale on będzie duży, nie znajdziemy w nim rewolucyjnych rozwiązań, no i na pewno nie ma gąsienic. A jak nie masz gąsienic, przegrywasz. Okej, zapraszam na wideo, w trakcie którego głębiej uzasadnię swój wybór. W ten sposób cały ten malutki, śliczny zestaw wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Budowało się to po prostu wspaniale. Natomiast gdzieś tam spod chmur na ziemię ściągnął mnie brak jednego elementu. O tym jeszcze powiem trochę później i też na pewno odejmę w podsumowaniu. Nic strasznego, ale jednak takie rzeczy się nie powinny zdarzać. Teraz tak, zestaw jest malutki. To trzeba sobie po prostu powiedzieć jasno. I tutaj zobaczcie, nawet jest dużo, dużo mniejszy od, powiedzmy sobie, Mardera. Tak? Nie mówiąc już na przykład o Tygrysie. Tutaj chciałem Wam pokazać, jak malutki jest to zestaw. Tutaj producent wyliczył, że mamy 16 cm długości na około 10 cm wysokości. Faktycznie tankietki były malutkie. No, były to takie małe gąsienicowe pojazdy rozpoznawcze i też no, myślę, że mogły być wykorzystane w roli wsparcia piechoty. Tutaj widzimy akurat wariant wyposażony w karabin maszynowy, a występowały również warianty z działkiem kalibru 20 mm, takie już groźniejsze, które jak najbardziej mogły zagrażać lekkim czołgom niemieckim z okresu kampanii wrześniowej. Okej, teraz sobie dokładnie tego malutkiego skurczybyka obejrzymy z każdej strony. Figurka, takiego pana już widzieliśmy, już chyba nie raz i też był i w gazetce Zabawa z Kobi, jeżeli się nie mylę, oraz był już w jednym z zestawów. Dobrze, że jest, ale tutaj to nie jest element po prostu, na który to będziemy szczególnie zwracać uwagę. Lekki zoomik, może za mocno, okej. Ale pamiętamy, że to jest malutki zestaw. Natomiast chcę, żeby on tutaj dosyć wypełniał cały kadr. Posłuchajcie, zestaw jest śliczny, no, dla mnie to jest spełnienie wszystkich marzeń. Ogromny, to jest w ogóle taki, wiecie, największy prezent, jaki mogłaby mi firma Kobi dać i dała, bo miałem właśnie w piątek miałem urodziny i akurat tego dnia przyszła dostawa z TKS-ami. Gdybym, jeszcze powiem tylko coś takiego, bo mamy Łosia, który wiadomo też będzie miał ten potężny, podobnie jak ten model przed Wami, ładunek taki, wiecie, patriotyczny, ale tutaj zobaczcie, mamy nowe, wspaniałe, te, na które bardzo czekałem, mniejsze, te zębatki, świetne rozwiązania, nowe klocuszki jeszcze takie, zobaczcie, to jest z zaokrągleniami, ślicznie on wygląda, jest niedrogi, malutki, no i poza tym to jest właśnie te małe pojazdy, takie właśnie jak ciągniki artyleryjskie, to i te tankietki, to jest coś, czym można mnie najbardziej, więc gdybym mógł zabrać ze sobą tylko, nie wiem, na bezludną wyspę, tak się mówi czasami, jeden zestaw Kobi tylko, to zabrałbym właśnie tego. Łoś też na pewno będzie, wiecie, potęga, nie? Ale to będzie duży, drogi zestaw, który, no, czyli tak, gdyby jeszcze, wiecie, wyróżnić jakąś kategorię taką, że tutaj pojazdy naziemne i osobno lotnictwo, no to tam Łosiu będzie ostro walczyć z Heinklem, na pewno w mojej takim tutaj mikro jakimś tutaj rankingu o palmę pierwszeństwa w 2017 roku, natomiast naziemne pojazdy tutaj, a gdybym miał wybrać tylko jeden zestaw Kobi, wybrałbym ten. Jest po prostu, jest świetny. Więc tak, słuchajcie, mamy tutaj, czyli tak, o TKS-kach sobie więcej powiedzieliśmy, że to były takie małe pojazdy rozpoznawcze. W ogóle zobaczcie, jakie będzie użyteczne całe to podwozie. Będzie można teraz to stosować w wielu innych pojazdach z niedużymi przeróbkami lub nawet bez
też w konstrukcjach innych krajów. Na wielką pochwałę zasługuje to, w jaki sposób tutaj konstruktor rozwiązał kółka jezdne. Zobaczcie, to są te wałeczki nasadzone jeszcze na bozony Higgsa na ośkach. Bardzo dobrze to się sprawuje, bardzo to mi się dobrze podoba. Tutaj, co prawda, jakby w jednym z miejsc prześwit jest dosyć mały pod pojazdem, dlatego że tutaj musiały być te płytki zabezpieczone. Ale tutaj widzicie, tutaj konstruktor zadbał, żeby to było to zabezpieczenie, spięcie tych klocków od dołu było jak najmniejsze. Dzięki temu w ogóle zestaw jest super pancerny i naprawdę bardzo dobrze pracuje. Tutaj w ogóle nie ma żadnych zastrzeżeń. Zresztą tak samo jak już wcześniej podczas testów wychodziło na przykład w Marderze, to pracuje to rewelacyjnie. I co jeszcze chciałem powiedzieć? I jeszcze raz zawsze powtarzam, uważajcie przy montażu tych gąsienic, żeby nie obrócić, bo mi się to zdarzyło i tak wiecie, nie zauważyłem tego i mi się tutaj źle to pracowało, żeby nie zamontować jednego z ogniw w sposób odwrócony. Tam przez cały musi być ten równy rowek, żeby on dobrze wchodził wszystkie zębatki. Świetnie to działa. Zobaczcie, tutaj mamy takie jeszcze zaokrąglenie, że są klocki w dwóch kolorach, to jako źródło części bardzo dobrze. Zestaw jako źródło części bardzo dobrze się spisuje. Mamy tutaj mnóstwo ciekawych elementów. Tutaj zobaczcie, z tyłu na trzech klockach i z przodu również na trzech klockach mamy taki skomplikowany, albo inaczej złożony nadruk. Takich, zobaczcie, jakby tutaj klap serwisowych, dostępowych, które, no to wyraźnie widać, że też podobnie, bo te elementy były w osobnych woreczkach, pewnie też były nadrukowywane tak w takim, wiecie, w takim ciągu, nie? Tu mamy szczegóły techniczne, tutaj zobaczcie pewnie wylot spalin. Tego elementu, zobaczcie, tego właśnie elementu nie było w moim zestawie. Ja odejmę, słuchajcie, dosłownie pół punkta za to, dlatego że tutaj wszystkie, zobaczcie sobie, to jest zbiór elementów takich, wiecie, zapasowych, które zostały po zbudowaniu TKS-a. Mamy tutaj, zobaczcie, nawet takie dwa cenne elementy, te bozony Higgsa jakby. Nie, tego za dużo, to było akurat od Mardera. Trzy zapasowe ogniwa gąsienicy, te wszystkie zaczepiki, tutaj małe, duże. I zobaczcie, z tych dwóch elementów można by zrobić coś podobnego, rozumiecie, już z tych elementów zapasowych, które dostaliśmy w zestawie, moglibyśmy zrobić coś, co przypominałoby ten element, który brakował, więc no tak rozumiecie, odejmę za to pół punkta, ale no takie rzeczy nie powinny się oczywiście zdarzać. Zobaczcie, no tutaj taki, nie wiem, czy to ma być jakiś klucz, czy wieszak na, proszę, tutaj stojak na, czy też punkt zawieszenia na karabin jeszcze maszynowy jakiś dodatkowy. W każdym razie rewelacja, strasznie mi się to podoba. Tutaj też jak tą beleczkę tutaj przekrzywioną zrobili, też to super wygląda. Te, zobaczcie, nowe zębatki, one są zmniejszone, to bardzo ważne. Są w dwóch wariantach zrobione. To takie z taką, zobaczcie, z takimi tylko ramionami i pełne. Te, słuchajcie, w ogóle to trafią do, to będzie docelowe koło napędowe w Leopardzie 2A5, jeżeli kiedyś on powstanie jako zestaw. No ja też w ogóle podmienię to. Te zębatki teraz idealnie takie zmniejszone będą pasować. Zresztą do Abramsa też. Będzie można je lepiej tam jeszcze wyregulować. No zestaw wygląda fantastycznie. Zestaw wygląda fantastycznie. Tutaj nawet można sobie troszeczkę, wiecie, tak delikatnie tym karabinkiem kręcić, chociaż to bym nie uznał tego za oficjalną funkcję, ale delikatnie można sobie go przekrzywiać. Zobaczcie, to jest taka, wiecie, ta zabudowanie takie. No w ogóle w tej takiej niedużej skali ja bym tutaj do niczego się nie przyczepił, jeżeli chodzi o odwzorowanie z tych wszystkich skosików kształtu prawdziwego pojazdu. Trochę dla młodszych jest taka funkcja, że można tutaj otworzyć klapy i umieścić tutaj taką figurkę w pozycji stojącej. To jest naprawdę wszystko, co da się w tej skali zrobić.
Coś wspaniałego. Zarówno projekt przestrzenny, czyli te wszystkie kształty, jak i kolory są pięknie skomponowane. Naprawdę coś wspaniałego. Świetna ozdoba na półkę, która każdemu się na pewno gdzieś tam zmieści obok lampki, czy w jakimś takim miejscu, gdzie już wydawałoby się, żadnego fajnego modelu Kobi się nie umieści. Podsumowanie. Zestaw jest wspaniały. Otrzymuje na pewno najwyższą możliwą rekomendację ode mnie. Musisz mieć. Być może ta siła tej rekomendacji troszeczkę pewnie osłabnie gdzieś tam, wiecie, za granicą, bo tutaj jeszcze dodatkowo mocno oddziałuje ten potencjał patriotyczny tego zestawu. Natomiast jego kształt, w ogóle te nowe elementy, które otwierają drogę do budowy wielu innych takich małych konstrukcji, powoduje, że ten zestaw to jest absolutnie najwyższy poziom również, zarówno w Polsce, jak i domyślam się, że będzie popularny też na świecie. Coś wspaniałego. Polecam gorąco wszystkim młodszym i starszym. Zestaw jest też solidny. Fajnie się tak, wiecie, trzyma się w rączce. Gąsienice przy tej, wiecie, właśnie skali tutaj nie będą się rozpinać. Nie wiem, co trzeba by zrobić, żeby zerwać tą gąsienicę. Bardzo dobrze to wszystko wygląda. Więc tak, na pewno muszę odjąć, tak? To 0,5 pół, że tak powiem, punktu, tak? Czyli 9,5 na 10 w tej takiej ocenie punktowej mi wychodzi. Szkoda, że nie 10 na 10, ale naprawdę nie mogę nie powiedzieć o tym, że taki był po prostu ząg, jak brak elementu w zestawie. Słuchajcie, no bardzo Wam polecam, tym bardziej Wam polecam, że zestaw jest niedrogi, tak? Więc będzie tutaj wspaniale Wam ozdabiać półeczkę i, że tak powiem, stanie się pewnie też aktorem różnych tam scenek i dioramek i nie zrujnuje też Waszego portfela. Dobrze, bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!